dobry się z wami. Cześć! Pokażemy wam dzisiaj wyjątkową krainę etnograficzną, będącą jedną z głównych atrakcji Podlasia. Jej nazwa mówi sama za siebie, to kraina otwartych okiennic. Podlasie wciąż pozostaje w pewien sposób nieodkryte i niemal dzikie. I bardzo dobrze. Dzięki temu, że nie ma tu wielkoformatowych atrakcji turystycznych, Podlasie stanowi domenę zieleni i ciszy. Podobały ją sobie tysiące bocianów ukryte w puszczy żubry, tudzież inne dzikie zwierzęta, które czasem spotkać można przy drodze i w niejednym leśnym zagajniku. Trzy miejscowości, Trześcianka, Puchły i Soce, stanowią popularny trzon tego regionu. Trzy inne odwiedzone przez nas wioski, Ciełuszki, Wojszki i Plutycze, dowiodły nam, że one również dumnie należą do tego grona. Zachęcamy was zatem do samodzielnych poszukiwań osad i zakątków spoza oficjalnego szlaku. Na pewno was zachwycą swym urokiem i zapadną w pamięć. Kraina otwartych okiennic to unia wsi bogatych w tradycyjne drewniane domy pokryte ornamentyką zaszczepioną tu przez dawnych osadników zza dzisiejszej wschodniej granicy. To właśnie owe barwne okiennice oraz zdobienia snycerskie stanowią tu prawdziwą perełkę w krajobrazie. Drewniane domy Podlasia posiadają często bardzo bogato dekorowane okiennice, narożniki, oprawy okien oraz inne elementy fasad. Użyte tu barwy są żywe i bardzo wyraziste. To fantazyjne zdobnictwo podlaskich drewnianych domów rozwinęło się w pierwszej połowie XX wieku, a zaczęło zanikać w latach 70. Inspiracje dla tej stylistyki czerpano ze zdobnictwa rosyjskich wsi oraz nieistniejącego już Pałacu Carskiego w Białowieży. Dzisiaj sztuka ta odchodzi w zapomnienie i jedynie nieliczni rzemieślnicy znają jeszcze jej arkana. Dzięki temu, że Trześcianka leży przy jednym z ważniejszych traktów komunikacyjnych, jest bardzo dobrze widoczna dla przejeżdżających, a tym samym najlepiej znana. Jej kolory i drewniane domy udekorowane przepięknymi ornamentami stanowią prawdziwą wizytówkę krainy. Dwie pozostałe wsie, Soce i Puchły, znajdują się nieco dalej od głównej drogi i przez to trochę stoją w cieniu Trześcianki. Stanowią za to swoistą ostoję spokoju i są idealnym miejscem na sielski weekend. Tu prawdopodobnie stracicie zasięg w telefonie i wreszcie, zamiast wpatrywać się w migoczący ekran, spojrzycie na przyrodę, słuchacie się w jej naturalne dźwięki i zapomnicie o cywilizacyjnym hałasie naszych miast. W okolicznych wsiach i miasteczkach regionu spotkać też można budowane z drewna piękne, kolorowe cerkwie, jak ta w Trześciance, czy podobna w pobliskich Puchłach. Ale o cerkwiach Podlasia opowiemy wam w dwóch kolejnych odcinkach. Każda wieś Podlasia gości dziesiątki bocianów, dla których na słupach wykonano platformy służące tym ptakom do budowy gniazd. W okresie lęgowym jedno z rodziców opiekuje się pisklętami i chroni gniazdo, zaś drugie wyrusza na poszukiwanie pokarmu. Bociany łączą się w stałe pary i podobno zawsze wracają do tych samych gniazd.
Nic więc dziwnego, że tak dbają o modny wystrój i czystość swoich domów. Podczas gdy samica zajmuje się gniazdem oraz opieką nad potomstwem, jej partner jak co dzień udaje się do pracy. Czytała Krystyna Czubówna. Oglądacie kanał Travela. Kolejnym przystankiem na naszej trasie są Wojszki, wieś o niemałym historycznym znaczeniu. W XVIII wieku wśród polskiej arystokracji zrodziła się moda na podróże i zwiedzanie. Dalekie wyprawy dyliżansem były wówczas oznaką dobrego wykształcenia i wychowania młodego człowieka. Biegnący przez Wojszki wielki gościniec litewski, najważniejszy trakt lądowy Rzeczypospolitej, łączący Warszawę z Wilnem, umożliwiał takie właśnie turystyczne podróże. Z założenia miano krainy otwartych okiennic przypisuje się zespołowi trzech wsi – Trześciance, Puchłom i Socom. Jednak Wojszki to jeden z dowodów na to, że kraina ta jest znacznie większa. Tak pięknie zachowane i utrzymane miejscowości są niczym darmowy skansen. Tutaj czas płynie jakby inaczej, a wielu kierowców zwalnia, by podziwiać to niezwykłe muzeum. Cały ten region skrywa dziesiątki podobnych wsi, które zachwycą barwami, atmosferą i przepięknymi zdobieniami domów oraz szczerością i serdecznością tutejszych ludzi. Charakterystyczną cechą okolicy są piaszczyste, lecz szerokie i utwardzone drogi, często prowadzące przez lasy i bezkresne pola uprawne. Wzdłuż tych leśnych dróg spotkać można akacjowe aleje. My mieliśmy to szczęście, że Podlasie odwiedziliśmy dokładnie w okresie ich rozkwitu. Czasem musieliśmy się zatrzymywać, by nasycić nosy poruszanym przez wiatr zapachem, który przepełniał cały las. Żałujcie, że nie wymyślono jeszcze metody nagrywania na filmie zapachów, bo ta akacjowa aleja pachniała po prostu zjawiskowo. Często przy wjazdach do wsi stoją kapliczki i całe grupy krzyży wotywnych z wyrytymi na nich modlitwami do świętych z prośbą o urodzajne zbiory czy ochronę przed chorobami. Na Podlasiu zachowała się gwara o cechach ukraińskich, zatem nie zdziwcie się, jeśli rozmówca będzie zmiękczał głoski lub lekko zaciągał. Tutaj też dominującym wyznaniem jest prawosławie. Zapewne każdy z Was chciałby spędzić choć jedną noc w tak uroczym domku jak ten, nieprawdaż? No ja na pewno. Już teraz jestem gotów tam pojechać. Może i zaoszczędzono tu na asfalcie, ale po szutrze jeździ się znacznie wolniej i łatwiej ogląda okoliczne widoki. Nie gnajcie tu, bo nie ma dokąd. To, co piękne we wsiach zaczeka, aż nakarmicie swe zmysły nastrojem spokoju i ciszy, który przerwać może tylko szum wiatru i śpiew ptaków. Travela. Plutycze odkryliśmy kiedyś przypadkowo, w drodze do zupełnie innego celu. Okazuje się jednak, że i ta wieś wpisuje się w stylistykę definiującą krainę otwartych okiennic. Ciekawostką jest, że wsie tego regionu swój charakterystyczny układ zawdzięczają królowej Bonie. Zaplanowała ona organizację przestrzeni w ten sposób, by wszystkie domy były ustawione krótkim bokiem do drogi
i posiadały długie, wąskie działki. Głębiej, za głównym budynkiem, znajdują się zabudowania gospodarcze i przydomowe grządki. Układ ten chroniony jest dzisiaj nadzorem konserwatorskim. Nieodłącznym elementem obejścia podlaskiego domu jest stojąca przy wejściu studnia oraz przytwierdzona do płotu od strony ulicy ławeczka. Popołudniami przesiaduje tu miejscowa starszyzna, komentując przejeżdżające samochody i miny zaciekawionych turystów. Na koniec podzielimy się z Wami małą refleksją, bowiem w tej całej beczce miodu naszego zachwytu jest jednak przysłowiowa łyżeczka dziegciu. Bardzo cieszymy się, że podróżując po tych okolicach spotykaliśmy niewielu turystów, a wszystko co piękne było za darmo. Z drugiej jednak strony tak malowniczy, wyjątkowy, a jednocześnie mało znany region zasługuje na lepszą promocję i porządny plan wykorzystania tutejszych walorów. Być może sklepy z regionalnym rzemiosłem, lokalną żywnością i wyrobami miejscowych artystów oraz lepsza baza noclegowa przyniosłyby mieszkańcom bardziej wymierny efekt z ruchu turystycznego. A tymczasem pamiętajcie, by na własną wyprawę na Podlasie zabrać ze sobą kanapki, termos z kawą i koc piknikowy. Dziękujemy za wspólną wycieczkę. Trzymajcie się słonecznej strony świata. Do zobaczenia. Kto wie, może właśnie w krainie otwartych okiennic, bo my na pewno tu wrócimy.